Witam serdecznie. Nazywam się Iwona Ziemniewicz i w naszym programie Gość Opoka TV witamy dzisiaj księdza Grzegorza Strzelczyka, sekretarza drugiego synodu archidiecezji katowickiej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Kłaniam się, szczęść Boże, witam Państwa. Synod ruszył i tu już jakby nie ma dyskusji. 25 listopada to wielkie wydarzenie, mogliśmy wszyscy oglądać także i w internecie i być, uczestniczyć na miejscu. Ja też miałam tą przyjemność, to naprawdę była taka niesamowita chwila. Co się dzieje dalej? Bo minęło naprawdę już sporo czasu i... I nic się nie dzieje, tak? Nie, myślę, że się dzieje sporo, tylko my niewiele wiemy. Wrażenie jest rzeczywiście takie, że się nic nie dzieje, że po tym takim patataj na otwarcie wszystko stanęło. Natomiast rzeczywiście... Synod przeszedł fazę już systematycznej pracy i w związku z tym wydaje się, że nic się nie dzieje, bowiem takich wydarzeń medialnych to w synodzie nie będzie zbyt wiele, otwarcie i zamknięcie, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość, to jednak jest sprawa przede wszystkim takiego spokojnego myślenia, zadawania pytań, analizowania, które jest trudne do pokazania, trudne do jakiegoś takiego... Komentowania może na zewnątrz, tak? I przede wszystkim do sprzedania medialnego, powiedzmy sobie szczerze. Rozumiem. Natomiast teraz trwa jedna z faz bardzo decydujących, bowiem z jednej strony przygotowują komisje synodalne pierwsze zestawy pytań do konsultacji. Bowiem to, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy, właściwie do wakacji, to jest przejście pierwszej fazy konsultacji w diecezji. Czyli jak to będzie wyglądało? Te komisje przygotowują te pytania i co się z nimi dzieje dalej? I one trafiają do zespołów synodalnych. I tu jest kolejna rzecz, która się dzieje w tej chwili, a mianowicie konstytuowanie się zespołów synodalnych w tak zwanym terenie. Bowiem, wiadomo, komisje synodalne to jest coś, co powołuje arcybiskup, w związku z tym to jest ograniczona liczba osób, około 200 mniej więcej, które jakoś z jakichś tam powodów są najbardziej merytorycznie przygotowane do tego, żeby się jakąś kwestią zajmować. Ale chodzi o to, żeby w synodzie pozbierać doświadczenie i spróbować posłuchać Ducha Świętego poprzez diecezję szeroko. W związku z tym trzeba się zwrócić o opis tego doświadczenia do tych, którzy doświadczają. I do tego służą zespoły synodalne. I zespoły synodalne teraz powstają. Część z nich musi powstać, to są te, które są w parafiach. I one rodzą się na bazie rady parafialnej, która zostaje lekko poszerzona. To jest poszerzenie, które czasami w ogóle może nie nastąpić, bo to wszystko zależy od tego, jak jest już rada parafialna ukonstytuowana. W każdym razie powinni się tam znaleźć, oprócz standardowych radców, wszyscy katecheci, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, przedstawiciele wspólnot i ruchów, które na terenie parafii funkcjonują jakoś żywiej. A to są te same osoby, które też wypełniały tą ankietę, kiedy trwały prace przygotowawcze do synodu? Ankiety wypełniały rady parafialne jeszcze bez poszerzenia. W związku z tym następuje lekkie poszerzenie. I rady parafialne będą jednym, to znaczy te zespoły synodalne będą jednym z głównych adresatów tych pytań. Ale niektóre komisje, na przykład jak Komisja Katechezy, prawdopodobnie przygotują też kwerendę jakby omijającą te zespoły, a trafiającą bezpośrednio do katechetów w tym przypadku. Więc część kwerend prawdopodobnie będzie skierowana osobiście do określonych grup osób w diecezji. Te kwerendy to inaczej? Inaczej to zestawy pytań po prostu. Po prostu. Ja przepraszam za używanie takich okropnych słów. Oprócz tych zespołów w parafiach mogą teraz powstawać także inne rodzaje zespołów. I te już nie są na mocy samego prawa. One muszą być jakby stworzone od dołu w zależności od inicjatywy ludzi. I to są przede wszystkim młodzieżowe zespoły parafialne, które mogą powstawać na bazie duszpasterstwa młodzieży. Po prostu. Nie ma granicy wieku. A kto będzie decydował? Bo to jest tak bardzo szeroki odbiorca. Decyduje, tak? Zasadniczo duszpasterz młodzieży bądź proboszcz. Czyli inicjatywa właściwie powinna wychodzić od samych młodych, jak chcą, to mogą. Jeżeli ich duszpasterz poprze to, to wystarczy, że proboszcz nada temu bieg oficjalny i właściwie decyzja proboszcza jest decydująca o powstaniu młodzieżowego zespołu parafialnego.
Oprócz tego jeszcze mogą powstawać tak zwane inne zespoły synodalne. One się tak okropnie nazywają, bo tak zostały nazwane w regulaminie, jakoś to trzeba było uogólnić troszeczkę bezpiecznie, tak? Niezwykle uogólnić, to znaczy bardziej już uogólnić się tego nie dało. I tutaj procedura powstawania jest jeszcze dziwniejsza, bowiem to w ogóle chodzi o wszelkie środowiska poza parafialne, ponadparafialne, obok parafialne, wewnątrz parafialne, ktokolwiek. To znaczy, jeżeli jest jakaś grupa, która normalnie sobie funkcjonuje w duszpasterstwie, już teraz będę wymyślać, ale duszpasterstwo kolejarzy, powiedzmy, i ono, takie duszpasterstwo, chce mieć zespół synodalny, to może. I co oni wtedy muszą zrobić? Oni wtedy muszą wypełnić formularz. Formularz jest na stronie synodu dostępny. Trzeba poszukać, kto tworzy synod, zespoły synodalne i tam ten formularz się znajdzie. To jest bardzo prosta rzecz, bo tam wystarczy podać po prostu nazwiska, krótko uzasadnić, dlaczego ten zespół ma powstać i wskazać przewodniczącego. Przewodniczącym zasadniczo powinien być duchowny i taki wniosek się przesyła do sekretariatu synodu. Komisja główna powołuje taki zespół i może mu nadać na przykład jakieś szczególne zadanie. No właśnie, bo chyba nie będzie odpowiadał na wszystkie pytania, tak? Nie, ale to potem sekretariat synodu pilnuje, żeby tam odpowiednio to merytorycznie już tym zarządzić. Tak, jak sobie to myślę o tym, to musi to być naprawdę niesamowicie skomplikowane. No nie, jest to kolosalne przedsięwzięcie, bo jeżeli pomyślimy, że samych parafii jest ponad 300, to już mamy 300 zespołów synodalnych samych parafialnych, tak? Każdy ma swojego sekretarza, każdy musi napisać protokół z posiedzeń i tak dalej, i tak dalej. I to jeszcze wszystko ma jakoś ręce i nogi mieć i być przez kogoś przeczytane i to, co nam jest najcenniejsze, ma być wydobyte. Więc tego naprawdę trochę będzie. A tego jeszcze, żeby tego było mało, to jeszcze można uczestniczyć w internetowych zespołach synodalnych. No właśnie, bo to jest coś, co jakby w momencie otwarcia synodu jeszcze nawet nie miało swojego regulaminu. Tak, więc to jest coś, co jest najbardziej świeże chyba. Ja się przyznaję, że baliśmy się trochę tak bardzo szybko te wszystkie regulaminy pisać naraz w tym amoku przed otwarciem synodu, bo rzeczywiście ten czas był krótki. I tak bezpiecznie, żeśmy sobie to zostawili na po otwarciu, zwłaszcza, że czas jest na to, bo z tym się nie spieszy zupełnie. Tak, to podkreślił ksiądz arcybiskup. Ale zwłaszcza zespołami, dlatego że komisje i tak do końca lutego będą pracować nad pytaniami, bo to trzeba dobrze zrobić. Potem komisja główna to musi jeszcze obejrzeć, więc my przed połową marca jeszcze niczego nie damy do zespołów. Więc w praktyce mamy czas spokojnie, żeby je sobie powołać, nauczyć się pracować i tak dalej. Ale zespoły internetowe już mają swój regulamin i już można się zgłaszać. I to też jest zgłoszenie bardzo proste, dlatego że wystarczy pobrać formularz ze strony internetowej. synodkatowice.pl, zrobimy od razu spot taki mały. Tak, potrzebne. I wypełnić ten formularz. W formularzu prawie nic nie ma, to znaczy oprócz tego, że dane osobowe trzeba podać, to znaczy się zidentyfikować, króciutko ewentualnie opisać swoje doświadczenie, nie wiem, formacji, uczestnictwa w grupach jakichś i wskazuje się... Opinii proboszcza nie trzeba, bo to zaraz często. Dojdziemy do tego. Wskazuje się trzy komisje z tych, które są, z którymi ewentualnie chciałoby się współpracować w zespole. Bo to zależy, jak nam się będzie rozwijać sytuacja. Może się zdarzyć tak, że ktoś sobie zamarzy jakąś komisję, a ona akurat będzie się cieszyła niewielką popularnością, tam biedny sam zostanie. No tak. Musimy mieć trzy. I na tym formularzu znajduje się jeszcze miejsce na potwierdzenie tożsamości przez urząd parafialny, czyli przez proboszcza albo przez wikarego upoważnionego, ale w każdym razie trzeba przejść przez swój urząd parafialny. Chodzi też między innymi o to, żeby ludzie, którzy z rozpędu, nie będąc diecezjanami, z rozpędu chcą uczestniczyć w synodzie, jednak zostali powstrzymani przed tym, bo synod jest diecezjalny, więc parafie z innych diecezji przyległe mogą się modlić, natomiast raczej formalnie nie mogą uczestniczyć w synodzie. W związku z tym to potwierdzenie jest, tam nie ma opinii, dlatego że po pierwsze, proboszcz nie zawsze zna wszystkich swoich wiernych, więc nieraz kwestia opinii dla niego samego mogłaby być trudna. Po drugie, grzesznicy też mogą uczestniczyć w synodzie.
No taka nowy wymiar, myślę. No nie, no w Kościele są grzesznicy. Ale wszyscy chyba jesteśmy. Tak, i kropka, i dlatego jakby nie możemy formalnie uzależnić uczestnictwa. Tego, czy ksiądz proboszcz widzi określoną osobę w Kościele, rozumiem. Ten człowiek jest ochrzczony, jest w Kościele, dopóki jest w Kościele, to ma prawo w tym Kościele także głos zabierać. Czyli ta identyfikacja na czym tylko będzie polegać? No, na sprawdzeniu, czy to jest parafianin. I tyle. De facto. Do tego się to sprowadza. Jeżeli ktoś dokonał aktu apostazji na przykład, to nie może uczestniczyć w synodzie, bo się wyłączył ze wspólnoty i wtedy o to właśnie chodzi, żeby to wyłapać. I wtedy, jak my dostajemy takie zgłoszenie, pocztą się wysyła, to w ciągu 2 tygodni potwierdzamy, że taka osoba została przyjęta i dopisujemy ją w internecie jakby do systemu, do konkretnego zespołu synodalnego. I tu nie trzeba przynależeć w danym momencie do żadnej wspólnoty. Nie, po prostu nie, można nie. oddać swój głos. Można jakby. Można obradować w fazie przygotowawczej synodu, dlatego że te zespoły będą miały taki sam tryb pracy, jak wszystkie inne zespoły synodalne. Znaczy, one dostaną swoje pytania i będą sobie tam obradować i będą musiały wypracować wspólne stanowisko. Czyli tu trzeba troszeczkę ostrzec te osoby, to nie są po prostu fora dyskusyjne. No właśnie. Bo fora dyskusyjne są osobno i tam sobie można opowiadać i dyskutować i tak dalej. Natomiast to jest zespół synodalny, czyli miejsce, gdzie ma wyjść wspólne stanowisko danej grupy. 15 ludzi, powiedzmy, bo taka jest liczebność tych. W jaki możemy sposób powiedzieć, oni będą dobierani w ogóle między sobą? No nie będą dobierani między sobą. Jeżeli oni zgłaszają, powiedzmy, gotowość do tych 3 komisji, no to my już potem bierzemy po kolei, tak? Znaczy, biorąc kolejność zgłoszeń, ich dopisujemy do zespołów. Jak się 15 zapełni, to będziemy otwierać po prostu następny zespół, na przykład do tej samej komisji. Ja mam nadzieję, że nam się system zapcha, tak dużo będzie tych ludzi, ale na razie tłoku nie ma, szczerze mówiąc. To jest początek rzeczywiście, ale już pierwszych zgłoszeń parę wpłynęło, więc już wiemy, że w ogóle zaistnieje przynajmniej jeden taki zespół, na jeden już mamy. A to może skorzysta ksiądz z okazji, że może ksiądz teraz zachęcić ludzi do tego, żeby brali udział. Zachęcamy bardzo, proszę Państwa, bo to jest jedyna okazja, żeby być może jedyna okazja w czasie Państwa życia, obyście żyli jak najdłużej, do tego, żeby osobiście w synodzie uczestniczyć. To nic nie kosztuje, wszystko jest gratis. Czyli potrzeba tylko trochę czasu i chęci. Trzeba czasu, chęci, cierpliwości, bo to jednak jest praca na długim etapie, na długiej linii, bo popracujemy ze 3 lata, więc trzeba mieć też jakby z góry świadomość, że efekty tego, co zrobimy, one się pojawią za 1, 2, 3 jakoś tam namacalnie, a w życie diecezji wejdą za 4, 5. No właśnie. Więc niecierpliwych zapraszamy raczej na fora. A wracając jeszcze do tych komisji synodalnych, parafialnych, Zespołów właśnie, bo to ważne, żeby to rozróżniać. No bo właśnie, ci ludzie z jednej strony muszą mieć jakąś świadomość tego, że to muszą się zaangażować na dłuższy czas. Ma ksiądz jakieś takie informacje zwrotne, czy to zawsze są ludzie tak bardzo chętni, zawsze się zgłaszają, czy to jednak ksiądz proboszcz deleguje te osoby? Rady parafialne w naszej diecezji są już radami z wyboru. W związku z tym, jeżeli ktoś kandydował do rady parafialnej, to miał świadomość, że w tej radzie parafialnej będzie do następnych wyborów. Jasne, a to bardziej chodzi zasadniczo o te osoby dodatkowe. To są katecheci i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. To oni naprawdę są mocno zaangażowani i mocno zdeterminowani, że ta ich aktywność w ogóle w Kościele jest na dłuższą metę. Więc ja myślę, że od tej strony problemu wielkiego nie będzie. Natomiast oczywiście w dużej mierze od proboszczy będzie zależało, na ile taki zespół będzie tylko jakby stosunkowo biernie na te pytania odpowiadał, czy na ile się zaangażuje rzeczywiście w to, żeby spróbować to doświadczenie swoje... Też rozeznać teren, rzeczywiście rozeznać, opisać i tak dalej. Można to narzędzie, jakim synod jest, w ogóle wykorzystać wewnątrz parafii do tego, żeby te pytania postawić na zewnątrz, czyli wymyśleć jakąś formę na przykład szerszych konsultacji, które dadzą materiał potem temu zespołowi synodalnemu
na to, żeby on rzeczywiście był głosem parafii. Ale tego już nie jesteśmy w stanie narzucić z perspektywy, powiedzmy, organizacji synodu, no bo rzeczywistości parafii są bardzo różne i dyspozycyjność ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kwestia tak naprawdę potem kreatywności i proboszczów, i duszpasterzy, i zespołów synodalnych, na którą liczymy strasznie. Co się dzieje teraz w synodzie? Teraz siedzą biedni w komisjach i myślą. Czy główny czas, tak, bo to jest... Nieraz prościej jest odpowiedzieć na pytanie, niż zadać pytanie. A zadaniem komisji jest teraz sformułowanie pytań, które pójdą do konsultacji. Te konsultacje mają zasadniczo podwójny cel. Po pierwsze, wokół danego problemu my chcemy wiedzieć, jak jest. Czyli komisja ma odpytać parafie czy zespoły synodalne, jaki jest, nie wiem, wymyślam, stan świadomości co do i praktyki co do katechezy, do bierzmowania. Nie? Czyli jak to wygląda w parafiach, czy to jest oceniane jako dobre to, co jest teraz, czy się sprawdza, jakie są plusy, jakie są minusy. Bo chodzi o to, żeby zacząć od rozeznania sytuacji. I tak, i tu trzeba by włączyć takie pytania, które nie będą za bardzo opisowe, żeby tych ludzi, znaczy za bardzo otwarte może tak, żeby oni nie musieli w tym momencie... Ale z drugiej strony otwartych jest najwięcej materiału, więc komisje mają także ten zgryz, że muszą wymyśleć nie tylko same pytania, muszą wymyśleć formę ankiety w ogóle. No to jest trudne narzędzie. Czy tak naprawdę robimy jedno pytanie, podajemy 5 odpowiedzi, każemy wybrać, to się łatwiej opracowuje potem? Czy też robimy pytanie otwarte i każemy opisać coś? Czyli to jest jeszcze nieokreślone. To muszą wymyśleć poszczególne komisje. I to jest bardzo newralgiczny punkt. Być może to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle etapów w całym synodzie, bo my w tej chwili nic nie mamy jeszcze. Nawet w tej chwili właściwie wypracowują się dokładnie zakresy kompetencji poszczególnych komisji. Bowiem powołanie komisji, powiedzmy, do spraw świeckich i powołanie komisji do spraw duszpasterstwa ogólnego od razu stawia pytanie, no dobrze, ale gdzie one się nachodzą? Więc w tej chwili także komisje między sobą jakby dogadują zakresy swoich kompetencji. Jak widzą, że jakieś zagadnienie może zahaczać o inną komisję i teraz my się mamy zająć, czy oni się mają zająć, to muszą się dogadać między sobą i to sobie powiedzieć, czy wy to bierzecie, albo my to bierzemy. Oczywiście nad tym jest jeszcze komisja główna, która dostanie to wszystko i będzie musiała sobie zobaczyć, czy gdzieś tam nie ma luk, albo gdzieś nie ma powtórzeń. Ale to jest bardzo newralgiczny moment. A to jest ważne, bo w tych komisjach są ludzie, którzy nagle na te 3 lata nie rzucają swojej pracy, tak? Nie rzucają życia rodzinnego, tylko poświęcają naprawdę kawał czasu. I to chyba będzie trudne zadanie. I to jest bardzo poważne zadanie, dlatego że tej pracy wbrew pozorom jest trochę. Jej będzie jeszcze więcej, dlatego że no jak te pytania zostaną zadane, to potem przyjdą odpowiedzi. I członkowie komisji będą musieli przez to przebrnąć. Oczywiście, jeżeli będą mieli takie zagadnienia, które dają się opisać zamkniętymi pytaniami, w związku z tym łatwo potem w słupki przełożyć, to pół biedy. Natomiast jeżeli postawią dużo pytań otwartych, to będą musieli potem przeczytać. Tak, tak, to ja jestem w stanie sobie to wyobrazić. Dlatego my też przewidujemy taki system ułożenia tego, że nie wszystkie parafie będą pracować nad wszystkimi zagadnieniami. Mamy 300 parafii ponad w diecezji, więc prawdopodobnie zdarzy się tak, że jedna parafia będzie pracować nad jednym, dwoma tematami, czyli nad dwoma kwerendami z różnych komisji, a nie nad wszystkimi, bo inaczej to by się nie dało tego zrobić tak naprawdę. Ani od strony tego, że zespół parafialny by nie wydolił, musiałby siedzieć przez 2 lata pewnie, żeby zrobić wszystkie kwerendy, ani nie dałoby się tego obrobić od strony ilości wyników. A jak my będziemy mieli mniej więcej 20 parafii odpowiadających na jakieś pytanie, to i możemy już uznać to za rzeczywiście reprezentatywne, i z drugiej strony możemy spróbować je tak rozłożyć, żeby dały przekrój od parafii miejskich do, nie wiem, wiejskich z dekanatu, pogrzebień, okolice Nieboczów i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście zupełnie inna rzeczywistość śląska niż powiedzmy Katowice. Więc już jesteśmy teraz w sekretariacie też na etapie tworzenia takich grup parafii, które wykorzystamy potem do właśnie konsultacji poszczególnych tematów.
Księże Grzegorzu, temat jest niewyczerpany. Na pewno się jeszcze tu spotkamy, tak? Będziemy wyjaśniać Mam nadzieję, jeżeli mnie Państwo zaprosicie, to ja chętnie przydrędam. Kolejne kwestie. Postaramy się towarzyszyć temu, co się dzieje właśnie w synodzie, żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość. No najciekawiej się zacznie dziać, jak pojawią się pytania. Bo właściwie te pytania, oczywiście one formalnie będą postawione zespołem synodalnym, ale chcemy je po prostu postawić całej diecezji. W związku z tym mam nadzieję, że wtedy się zrobi rzeczywiście ciekawie, bo już będziemy mogli mówić nie o strukturze, o formie, ale o treściach. I to wtedy będzie też czas na to, żeby Ducha Świętego bardziej wpuścić do tego wszystkiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.